Dzień dobry, witam Tantaos i zapraszam was na Let's Level Mobius Final Fantasy. Tak więc ostatnim razem przebrnęliśmy przez runiczną świątynię, na końcu której okazało się, że za nami szła Sara. Chcę dołączyć do naszej podróży. Jeszcze nie wiem, co o tym myśleć. Ale zobaczymy, co jest jeszcze przed nami i co dokładnie musimy zrobić, żeby tak naprawdę stać się tym wojownikiem światła. I oczywiście zacząłem ekspić nową kartę. Kartę, którą otrzymałem po walce z chaosem. No, statystyki nie są aż takie imponujące. Ale zdolności pasywne zdecydowanie będą. I zobaczymy, ile potrwa, aż będę mógł się nauczyć jego pasywnych zdolności, by miał boosta do obrażeń. I jeszcze jedno scalenie mógłbym mu zrobić. Przy okazji zobaczę, czy mam wystarczająco kart do tego. No nie bardzo, 1% szansy. To mi się nie widzi na realną szansę, 5%. 5%. Nowa karta? Lame Blast. Może być. Przy okazji, jak wygląda tutaj sprawa, 30%. Albo teraz 2. Ale da już tylko 10% szansy. Więc mimo wszystko szanse są dosyć nikłe. Będę potrzebował dużo szczęścia, żeby nabić w końcu ten ostatni element. Przy okazji mam 15 skill cards, dzięki temu mógłbym wrzucić jego na kolejny poziom. Kiragi. Potrzebowałbym do tego 5 i frytek, tak jak ostatnio, podejrzewam. Nie, nie to. Do shopa muszę iść. Nie, ability tickets mam tylko 4. Skill card jest 15. Ok, źle zajrzałem. Wszystko się zgadza. Na razie nie ulepszę tej karty. I mam 30. Żeby w końcu. 30 stanimy, żeby w końcu iść do końcowej lokacji tego aktu. Zobaczmy. Great Gospel najlepiej. 7 walk mnie tutaj czeka. Zachowanie się. Ultimate.
I dwa ciosy, ale nie wystarczą. Nie szkodzi. ...7300. Ładne obrażenia. Element ziemi. No niestety nie przełamałem obrony. Ale teraz przełamałem. I debuffa jeszcze mam. Może zrobię tym troszkę obrażeń. Spodziewał mi się nieco więcej. To już wyglądało lepiej. Nie, chyba bardziej się opłaca rzucić to na własną obronę. Teraz mi sprzeda kombosa. Obrona. 600 obrażeń. Nawet nie chcę wiedzieć, ile bym oberwał, jakby mnie zarzucił tarczy. Os! Ze swoją Firagą. Jeszcze więcej chaosa. I jeszcze jeden raz. 4000. Nie, zostań leżeć. Dziękuję bardzo. Ja ter. Na ten powiew świeżości mam ziemię. Panowie. Widzę, aż płoniecie do walki. Ultimate. Zimno z debuffem. Ostatnia bitwa, zbuffuje się. Naprawdę wytrzymali są. Byli.
Behemoth i ten dziwny smok. W porządku. Jest ultimate. Jest przebicie i ziemia. Jednego mniej bym powiedział. Wiem, co chcesz zrobić i wolałbym, byś tak nie robił. Żegnamy. Kryształ i summon ticket. Dobra. Jak to fajnie wygląda. Niby tak prosto zrobione. Co ty mi powiesz, Saro? Nie mogę się doczekać, aż użyjemy kamienia teleportacyjnego. Jestem taka podekscytowana. Minęły wieki, odkąd gdziekolwiek podróżowałam. Dobrze się bawić jest w porządku, wydaje mi się. Ale naprawdę powinien... Czy naprawdę powinienem ją ciągnąć za sobą? Cóż, ruszajmy. Let's go. Sure. Why not? I know everyone expects great things of me. Sarah believes in me with all her heart, believes that I will become the Warrior of Light. That gives me courage. So long as I fight for her, I fear no enemy. But what of me? What of my hopes? Vox said that I had no light of my own. I've started to feel the same way. Maybe my hope is out there. Maybe together with Sarah, I can find it. I druga część trzeciego aktu została zakończona. I w momencie, gdy chaos odszedł, region nadal jest rozszarpywany przez różne bitwy. Udaj się do Queen's Keep i porozmawiaj tam z żołnierzami. I pojawił się nowy akt. Ja bym ruszył jednak tutaj, by się dowiedzieć, o co biega. Chociaż przeciwnicy, którzy się teraz tu pojawili, będą za silni pewnie. To są chyba tylko dodatkowe wyzwania.
might have retreated, but it's still too early to start celebrating. Some of his minions stayed behind, and they're lying in wait all over the place. The leaders of the pack have left. The pups will follow soon enough. What? You're going to let enemies of the royal family escape just like that? They all must die! The villainous must be purged! Show no quarter! Put down all who oppose us! Calm yourself, fairy. Well, at least go talk to the captain of the guard. I'm sure he and his men could use all the help they could get right now. Jak idzie wam polowanie na pozostałości jednostek chaosa? Nie najlepiej, się obawiam. Wysłaliśmy jednostki, by sobie z nimi poradzić. Ale nadal jest ich tu sporo. A nas zbyt mało. Nie opuszczą te miejsca sami, ewentualnie? Jaką ma laskę na plecach w ogóle? Gdyby tak było, po prostu byśmy ich zostawili w spokoju, ale... Wygląda na to, że zamierzają tu zostać. I już były raporty o mniejszych atakach na nasze jednostki. Zdobywają trochę czasu. Nie pozwalają wam odbudować obronę. Jeśli chaos przyjdzie jeszcze raz, zanim będziemy gotowi, to będzie nasz koniec. Desperacyjnie mało nam ludzi. Pewnie proszę ciebie o zbyt wiele, ale... Powiedz mi, co trzeba zrobić. A pokonać bossów, by... części ziemi uwolnić. I właśnie są zaznaczeni na czerwono. Na tą ciemną czerwień. Więc się obawiam, jak wejdę do jednej z tych walk, to znowu oberwę po 36 tysięcy obrażeń. I tyle będę z tego miał. Nowy tytuł zdobyłem. Ten, który stanął twarzą do rozpaczy. Ale ładne bonusy. Tak więc nie rzucę się na razie na te bitwy. Summon ticket. Mam 3 summon tickety, więc wezwiemy sobie nowe karty. I ruszyłbym zaraz do kolejnego aktu. Nowa karta. Jad 99 z Final Fantasy X. To są ci przeciwnicy, co się w końcowym etapie w Zanakent Final Fantasy X pojawiali. Single target. Multistrike. Atakuje elementem światła. Piękne obrażenia. Zdolności pasywne. 3-gwiazdkowa karta. Nieźle. Ale elementu światła jeszcze nie mam. Albo mi jakiejś klasy brakuje. Coś ominąłem po drodze? Chociaż nie wydaje mi się. W
Ja tych dodatkowych wyzwań raczej nie potrafię jeszcze zrobić, nie na moim poziomie. Wreck Soul Final Fantasy 6. Dlaczego sobie nie przypominam? Szesnaście orbów światła generuje mi. Większa regeneracja życia. Zdolności kosztują 0 punktów akcji. I karta trzeciego poziomu. Jeszcze jedną mogę wezwać. Jak na razie żadna, której mógłbym obecnie używać, mi nie wypadła. Jest element ognia. Chimera Brain Final Fantasy X. Dla mnicha zdolność bardziej. Multistrike 840. Overkill. Obszarowy. Poziom trzeci. Ciekawe. Ale 840 obrażeń z samego ataku. Tutaj będę musiał już rozważyć znowu zmianę chaosa. Chaos 288. Pem. Zastanawiające. Tu jesteś, chociaż chciałbym zobaczyć twój atak. Więc wypróbujemy go w pierwszej walce w kolejnym akcie. Nowe światło. Akt czwarty. My journey has been one filled with question after endless question. Where am I from? Why am I here? Where am I going? As I began to ponder these things, I felt myself floating away, like driftwood on the sea, and I found myself here, Palamecia. A disembodied voice told me that this was a land yearning for hope. Scenic of views, but now that I'm here, what's next? Echo? Come on, this isn't funny. Echo, where are you? Unlike you to get shaken up so easily. Let me guess. Your little fairy friend has abandoned you, hasn't she? I wouldn't call her a friend,
so much as a constant thorn in my side. Then her deceptions have not blinded you. Many blanks have lost their way to spirits like her. But you, you have a special fire in your eyes. Your opinion sure swings the way the wind blows. I thought you had given up on me. I may have said that. I called out for a warrior of light, but no one said that it had to be you in particular. I did not see in you the luster of one who can save the world. And that is why I am here, to guide you, to help you shine as brightly as you can, so that there can be no doubt that you are the Warrior of Light. How kind-hearted of you. Remember what I told you when we first met? You may call me Vox. I will be your guide in this place, and I do hope a most dear companion. Man, what a bonehead! Are you talking about me? No, Vox! Although, you can be boneheaded sometimes too. Thanks for that. Where were you anyway? What do you mean? I was right here. Huh. I thought that you had vanished. Maybe it's because you were quiet for once. Yeah, I talk too much. Admit it, though. You missed me, didn't you? Tak, chciałoby się, Eko. Zobaczmy. Sześć stanimy. Jak łaskawie nisko. Co to za miejsce? Każdy kryształ jest innym elementem, tak? Jest ogień, ziemia, zimno i wiatr. Skoro tak, to czym jesteś ty? Myślę, że się zaraz przekonamy. Niech będzie. Jakieś nowe zdolności tutaj? Na razie nie widzę nic. Stonę je sobie wezmę. Trzy fale. Rainbuster, zobaczmy jak ta zdolność będzie wyglądać. Do końca nie wiem co się stało. Rainbuster. Takie kręgi kamienia. Wygląda nawet fajnie. Jest przyjemne, bo animacja jest dosyć szybka. Mały buff mi się przyda. I ultimate. Ha
Tak, ty dostaniesz troszkę poziomów. A zdolność ognia wcale nie jest taka zła. I cannot feel any light emanating from you. Tell me something you haven't said. Do you not wish to regain that lost light of yours? I guess it could help. Then kneel down before me, my blank with grand aspirations, and ask humbly, Master Vox, grant me power. You want him to beg? I wouldn't mind. Begging is easy. And who knows? Maybe this newfound power will let me punch you in the mouth. I do like you. You're cynical, yet honest. A straight shooter who refuses to put on airs for others. Thanks. But remember what happened in that ill-fated battle against Chaos. He is not a weak adversary whom you have a prayer of defeating in a fair fight. You must change your ways if you want to live. You must accept contradictions, oppositions, and inconsistencies. Palamecia is not a land where the complacent can thrive. Light and dark, truth and lies, the two sides of the same coin. So, now you're offering to teach me things directly, are you? No, you'll just guide me to countless trials to prove myself. That is the law here. Favors are only granted to those who are willing to fight. That's simple enough. But remember, the contradiction's intrinsic to Palamecia. Fire and water, wind and earth. You must master these oppositions in all the forms in which they manifest. Though you may think it to be unlikely, these varied disharmonies will bring change to this simple world. Sounds more like you. This is one of the truths you must accept if you wish to save this fragile world. Make it part of you. And endeavor to master both sides of the coin. Those who do naught but deplore their plight deserve their condition. To enforce change, one must act. Those who do not act are wholly unworthy. Zdolność mistrzostwo we wszystkich czterech elementach. Czyli muszę do centrum każdego z tych kryształów dotrzeć. One były dosyć rozlegle ułożone. Tak, czeka nas sporo walk. Cóż, kolejny tytuł zdobyłem. O, bonus za 10 eliksir użyty. Plus 100 HP i Ability Chain plus 1%. Chciałbym sobie ciebie obejrzeć. 460 obrażeń masz. Poziomu trzeciego. Break power 500.
Gdzie ja zgubiłem Shivę? Shiva? Jesteście wy? Ciebie chciałem jeszcze obejrzeć. 660. W porządku. Tu jesteś. 312. Zwiększa magię o 3%. Zwiększa atak o 2%. Większa siła ognia. Osiemset czterdzieści. Multi-strike overkill. Ten multi-strike jest bardziej atrakcyjny niż ten pojedynczy cios z zaklęciem. Jest silniejszy od twoich właściwości, ale ty jesteś czwartego poziomu. I mógłbym ci zrobić upgrade'a do piątej karty. Do pięciogwiazdkowej karty chciałem powiedzieć. Ale względem obrażeń nie opłaca się zmieniać. Postaram się nieco z niej pokorzystać. Lepszymy ją. I zobaczę, jak to pójdzie. Te podwójne mogą iść na bonusowe doświadczenie. Nie mam żadnych ognistych kart, wszystkie zużyłem. W porządku, tylko troszkę doświadczenia mu dam. Jeszcze trochę muszę uzbierać. I żeby nie tracić czasu, ruszamy dalej. 4 głowy bomby. Stanima 7. Headlong Church. Tego chyba jeszcze nie widzieliśmy nawet. I ciepło.
porządku, chyba jednak zostanę przy tej karcie. Szło całkiem sprawnie. I idziemy dalej. Jahanam. I please. Te nazwy nic mi nie mówią. Przełamanie poziomu 9999. Zobaczmy, jak ta karta zadziała. Aha. Bardziej nadaje się na przełamanie. Chociaż dobrze się spisała, jeśli chodzi o przełamanie. Ziemia powinna wystarczyć. Wystarczyło. I mam ziemię na dzień dobry. Prawie idealnie. Niezła karta, ale obrażenia mi niezbyt przypadły do gustu. Przy okazji, czy ja nie mam przypadkiem wystarczająco? Nie! Jeszcze jedna walka mi brakuje, więc ruszajmy. Czakra? Zobaczmy. 5 fal. Pięknie.
mistake! Turn to the earth! Już nieco więcej wytrzymują. I mamy bossa. Przebicie i kończymy sprawę. Jakie ładne obrażenia tam poleciały. I wiecie, co to znaczy? To znaczy... że mam trzecie ulepszenie. A trzecie ulepszenie znaczy co? Odblokowanie czarnego maga. ¡24,000! W porządku. I polepszenie jego ultimate'a będzie drogo kosztować. Ale... Ultimate Charger dostało. Tu mam Ultimate Charger 2. I Elemental Threat Strike. Nie, na razie ta jest jeszcze lepsza. Masz mniejszy atak? Ale... jest zimno, jest wiatr, jest ziemia. Czyli chaosa stracę. Ale zyskam tą okrutną zdolność, która niszczy wszystko. Damy tobie na razie coś innego. Ale też wiaterek. Na przykład ciebie. Cyklon. 3200 breakthrough. Może być ciekawie. A tutaj... korzystam z tej zdolności. Przydałoby się te bonusy w końcu odblokować. Jak to wygląda? Jeszcze jeden upgrade mogę zrobić. Umiejętności dodatkowych nie ma żadnych. Taurus Libations do 8 poziomu można polepszyć. W porządku. Fuzja. Gil mam więcej niż dosyć. I nie ty, nie ty, nie ty,
też nie, ty również nie. Gdzie on jest? Czy znowu się pośpieszyłem? Tutaj jest, no właśnie. 1%. Więc trzeba tu liczyć na szczęście. Że trafi te 5%, by dostać ostatnie ulepszenie. Co ty masz za zdolność? Single target. 10%. Arena Wind. Magia. Ale kosztuje 6. Trzeba ty dasz 10. I ty dasz 10. Maduin Conwind, ale ciebie nie będę używał. Więc mógłbym się nawet skusić. To by było 20. Wszystko jest po 1%. Chyba, że w banku mam jeszcze coś. No was nie chciałbym zużywać. Ale 30%. Jest potrzebny do ulepszenia kart na 5 gwiazdek. Nie, nie użyję tego. W porządku. 23%. Spróbujmy. No, niestety nie udało się. Ziemia, ciebie bym zostawił nawet. I jestem ciekawy twojego ultimate, czarny magu. Stani ma 8. Limitless potential. I ruszajmy. Oby tylko żadnych bomb tu nie było. I przyjemny początek. Więc niech będzie ziemia. No tak, wy jesteście odporni na to. Bioblast. Zobaczmy. Pięknie. Ostatni piorun go nie ubił, ale trucizna zadziałała, więc ich otruwam tym ultimatem doskonale. Ziemia, w samą porę.
Biały mag był tutaj minimalnie przyjemniejszy. Bo miałem trzy elementy, którymi mogłem atakować. Debuff. Buffy dla mnie. Więcej debuffa. Spróbuję troszkę obrażeń mu zrobić. Pochłonę wiaterek. Jeszcze więcej buffów. W porządku. I zdobyłem 26 poziom. Dostałem tam parę rzadkich kart, nawet te do ulepszania na piąty poziom. 5000 elementów wiatru. W porządku. Ale biały magu. Gdzie jest pan wielokrotny ogień? Chciałbym pana wielokrotnego ognia sobie wziąć ze sobą. I ruszamy dalej. Teraz będzie ciężko, tak? Ciebie nie zdołałem poprzednio odpalić. O ile dobrze pamiętam. I zobaczmy, teraz mam trzy elementy, którym mogę was atakować. I ten ładny wielokrotny ogień. I mój ładny ultimate. Przeżyłeś. Ale nie szkodzi. W porządku, jak bomby są wiatrowe, to już ich nie ma. Albo nie wytrwały. Pięknie. I mamy bombę. Cześć, bomba. Najpierw jednak wolę się ciebie pozbyć.
jeszcze mam dwa ataki. Ale ładne wrażenie weszły. Nie chcę, żebyś mi wybuchła. To twoje wybuchanie jest dla mnie niezdrowe. O! 2, 4, 6, 7, 8 bomb. Bo tam za rogiem jeszcze jedna jest. Tutaj nie widać? No właśnie. Tylko buffa chciałem zrobić. Ciekawe. Znowu coś innego. I mają debuffa na sobie, więc zaraz ziemia. Aż gra przycięła na chwilę. Oszu. I to w wersji z Final Fantasy 13. Nie spodziewałem się. To był przeciwnik, który mógł nas w Final Fantasy 13 zatynkować na śmierć. No właśnie. No, buffuje się tu w te. Ogrzejemy troszkę atmosferę. I zostałeś tylko ty i ja. Przebicie. Debuffa jeszcze ma na sobie. Pięknie. I daleko żeśmy zaszli, 10 stanimy. 6 bitew, Oshu i Mikroshu. Czyli taki sam boss, tylko większy. Przekonajmy się. Fusoya z Final Fantasy 4. To jest ten starożytny, który mieszkał na Księżycu. Meteor. Wyobrażam sobie, że może być to bardzo potężne. To były jeszcze czasy, jak Meteor był najpotężniejszym zaklęciem legendarnym w Final Fantasy. Potem stała się nim Ultima. I mam jeszcze jeden meteor. Skoro tak ładnie nim idzie. No cóż. Ją kosztuje tylko 3 orby elementarne.
No nie dziwię się, że był używany, raczej uważany za ultimatywną magię. No, pisko demon przeżył. I to mam dla ciebie taką ładną, specjalną zdolność. Nie patrz za siebie. Najkrótsza bitwa z bossem w historii. Kwiat wzięty od oszu. Aha, do ulepszania wiatrowych kart. I gotta admit, Vox did say something smart for a bonehead. Those who do not but deplore their plight deserve their condition. I kinda agree with him. And you? He's right that complaining doesn't achieve anything. If you want things to change, then you must act. But if you can only act when someone tells you to, you're asking to be used rather than appreciated. You really are a cynic, you know. I guess it's better than not thinking at all. But don't you think the Warrior of Light needs to be a bit more pure of heart? The Blanks who died fighting Chaos were pure of heart too, you know. There were so many of us when I came to on Palamecian shores. How many of us are alive today? They might be alive, but most of them are lost, I think. They gave up trying to become the Warrior of Light. I can give up too. You won't! Your name is special, remember? And I chose you! But of the thousands of Blanks, why did you decide to choose me? Good question. There are still a lot of other Blanks with your name out there, you know. That's right. So why me? Why not pick someone else? I mean, it used to bother me that there were so many others with my name, but not anymore. It just seemed right at the time, you know? Don't worry, I'm positive that you'll become the Warrior of Light. Eventually. Eventually, huh? My name isn't the only one present in a prophecy, is it? There are other prophecies that say someone else will become the Warrior of Light, aren't there? The prophecy's always in flux, yes. But the truth is what you believe in, not what someone else says. What a prophecy. Element Master 1. Ability Ticket. I chyba muszę zdobyć jeszcze 3 takie. Woda. Na wodę będę potrzebował ogień. Woda mi się nie przyda. Mamy kogoś bez wody? Nie mamy tutaj nikogo bez wody. Chyba, że...
Jak u ciebie to wyglądało? Mam rycerza bez wody. At cross. Umiesz posortować według card level? Czemu nie mogę ciebie wybrać? A już jest wybrany. Więc jeśli chodzi o ziemię, to ciebie bym wybrał. Żeby wyekspić na maksimum. Ogień. Ciebie. I ty nie masz wody. Wiatr mi został. Oczywiście, że ciebie. I leczenie, broń. Nie mam lepszej, ale mogę ciebie troszkę ulepszyć. Nazbierało się troszkę tutaj. Magia, jeszcze więcej magii. Siła ataku, więcej siły ataku, więcej punktów życia. Mroczny rycerz. Mroczny rycerz będzie mieć mroczny element. O tym nie pomyślałem, a to zdolność światła ją będzie mieć mnich. Tym nie pomyślałem, żeby na tych innych klasach bezpośrednio szukać, ale ich sobie troszkę podekspimy. Zobaczę, jak nim mi pójdzie. A dowiemy się to w kolejnym odcinku. W takim razie dziękuję wam za uwagę i zapraszam was do kolejnych części serii. To Antaos, over and out.